Cześć, witajcie. Zobaczcie, jaki mam dzisiaj traktor do sprzedania. Fendt 824 Vario. Już w tej nowej masce. 2016 rok ciągnika. 248 koni, 6 turbo intercooler. Masa własna 9 ton, 400 kg plus obciążniki. Obciążniki mamy w tylnych kołach, tutaj pozakładane już oryginalne. Udźwig podnośnika 11 ton, 110 kg. Jest tutaj także system jazdy do tyłu, a więc rufa. Traktor świeżo przywieziony i od razu w ten sam dzień, jak był zwalony z ciężarówki, to woził zboże. Także jest sprawdzony. Prędkość maksymalna, zobaczcie, 65,4 km na godzinę. I co jest tutaj najciekawsze, mamy system Vario Grip, a więc ustawiamy sobie ciśnienie w oponach. I tutaj widzicie, mamy trasę, a tu mamy pole. I sobie tylko klikamy i nam zmienia, czy na drogę, czy tutaj. To wszystko elegancko działa. Traktor się pompuje i sobie spuszcza powietrze. Tutaj jest oczywiście duży joystick, to jest wersja Profi. Przedni i tylny tuz. Hydraulika. No tutaj sobie zatwierdzamy i czy nam ma pompować. I zaraz będzie zmieniał ciśnienie w oponach. Pierwszy, drugi zakres, TMS, wałki, miękka ośka, to już nie raz tutaj wszystko wam przedstawiałem. Radyjko. Tak to wygląda. 2016 rok, a więc już ta nowa maska. Tutaj klimka ładnie chłodzi. No i co tu dużo mówić, fotel mam też Fendt Evolution, a więc zobaczcie, to jest ten najbogatszy, z pompowanymi lędźwiami, podgrzewany. Musi być na bogato tutaj. Wyłączamy sobie N-kę. O, zobaczcie, co mi się pokazało, że jest małe ciśnienie w oponach, bo nam teraz spuszcza. Spuszczam ręczny hamulec i jedziemy. Tak jak mówiłem, traktor sprawdzony, od razu jechał. Od razu szedł do pracy, tylko zwalony z ciężarówki. W pełni sprawny, przywieziony. Zgaszę go, żeby mnie było słychać dobrze. Wam go pokażę z zewnątrz. Zobaczcie, jaki elegant. Aha, no tu jeszcze wam może. Fotel, oryginalny Fendt Evolution. Wszystko jest w oryginale, chyba widać. Tylne opony 710, 70 x 42, obciążniki oryginalne i tutaj zobaczcie, jest system Vario Grip. Czyli zmienia nam ciśnienie w oponach. Tył klebery, no nie są tu już tam najlepsze, ale śmiało jeszcze te 30% tu będzie. Zobaczcie, wiecie, że handlarze ściągają zaczepy, to zobaczcie, co tu jest. Nówka Zauerman od 1050 na bogato. Śruba hydrauliczna, więc no, niesamowite ułatwienie prac. Tak przyjechał, tak jest. Pneumatyka, kula K80 z dołu wraz ze sterowaniem, z małą kulą. Kabina jest oczywiście na amortyzatorach. Tutaj mamy Duomatic. Isobus, 5 par wyjść, aż LS, wyjście Power Beam, hamulce hydrauliczne jeszcze, wolny spływ, no jest tutaj, nie wiem, czy coś jeszcze szło dołożyć, ale chyba już nie. EHR na błotnikach wraz z hydrauliką na błotniku tutaj, chyba już więcej nie szło tutaj dołożyć do tego ciągnika. Się prezentuje. Oczywiście są dwa koguty do oporowej jazdy. Nowa maska. 2016 rok, 248 koni. Oczywiście jest przedni tuz, jest miękka ośka. Mamy tutaj wszystko. Ciągnik cały w oryginale, nie malowane nic. Świeżo przyszedł. Felgi, błotniki, wszystko jest tutaj oryginał. Kratki.
chyba widać. Także zapraszam Was na plac do oglądania, do testowania, no i do zakupu tego przepięknego ciągnika. Pozdrawiam.